Dziękuję bardzo. Znaczy, nie odnosząc się, nie komentując tego pytania i odpowiedzi, ja powiem jedną wiadomość, wręcz rewelacyjną wiadomość, bardzo dobrą wiadomość. 3 dni temu dzwonił do mnie dyrektor szpitala powiatowego w województwie zachodniopomorskim. W kuluarach mogę powiedzieć, jaki o szpital chodzi. Był szczęśliwy, bardzo zadowolony. Powiedział, że jest tak usatysfakcjonowany kwestią tych podwyżek, że po prostu jest kosmicznie radosny. I chciałem to i wczoraj wieczorem, ponieważ wiedząc, że są takie, wczoraj wieczorem, tak, pani dyrektor, wczoraj wieczorem jeszcze się upewniałem, czy to jest na pewno podtrzymuje. Tak, podtrzymuje to. Absolutnie zadowolony jest bardzo z podwyżek dla personelu średniego i dla personelu, który pracował też na kontraktach. Dobrze. Pani przewodnicząca Wielichowska, proszę. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję. No ja jednak chciałabym się odnieść do wypowiedzi pana wiceprzewodniczącego Hoca. Podzielił się z nami tutaj rewelacyjną i radosną wiadomością. Opowiedział o jakimś kosmicznie zadowolonym i radosnym i szczęśliwie zadowolonym dyrektorze szpitala powiatowego. No może to tak jest. Proszę bardzo uchylić nam tutaj rąbka tajemnicy, ponieważ ja bardzo chciałabym zadzwonić, spotkać się z panem dyrektorem i przekazać kontakt do pana dyrektora innym dyrektorom, którzy są odmiennego zdania, ponieważ nie wiedzą, jak związać koniec z końcem, bo szpitale powiatowe są na skraju finansowego bankructwa. Dziękuję. Dziękuję.